Witam Was na kolejnej sesji i chciałbym poprosić na początek kogoś, kto jeszcze nie przypominał nam, co się ostatnio wydarzyło. To ja albo chyba Lena, tak? No, jak się odezwałeś, co ty w takim razie? No dobra. No to z tego co pamiętam, no to na ostatniej sesji mieliśmy niemałe przygody z poszukiwaniami różnych jakichś tam oznak heretyckich. No to nasze pierwsze ślady zaprowadziły nas do jednego magazynu ze skafandrami. No i tam się okazało, że ktoś tutaj właśnie coś kombinował. Zniszczył ktoś, o ile pamiętam, jakiś dźwig właśnie sprawdzający tam te kontenery z kombinezonami. No i właśnie potem dzięki właśnie propozycji Astry znaleźliśmy ślady, które nas zaprowadziły do pokoju jakiegoś tam właśnie oficera, który zarządzał chyba średnim piętrem tego statku. No i koniec końców tak podsłuchiwaliśmy, no i dedło im się. Ktoś i tam właśnie zabił w dosyć cwany sposób, już się jeszcze ewakuował. No i potem doszliśmy do wniosku, że ktoś, komu właśnie zależało na śmierci tego oficera, no to chciał właśnie namieszać w tym magazynie żywności. No to potem właśnie się tam skierowaliśmy. No i tak właśnie chodziliśmy, no i w jednym magazynie rzeczywiście coś znaleźliśmy dziwne, jakieś dziwne zbiorniki, których przytrzymywano jakieś zarodniki, tak? No i nawet mieliśmy potyczkę z jednym z jakichś mutantów, którym szczepiono jakieś właśnie implanty eldareckie. No ale ktoś chciał właśnie wszystkie dowody usunąć i jednocześnie nas, no to otworzył śluzę. Ale dzięki właśnie zgrabnej pomocy Inkwizytora i Oktawiusa udało nam się przeżyć, no ale posądzono nas o to, że właśnie my staliśmy sprawą tego całego incydentu, co tu się wydarzyło. No i skończyło się na tym, że Astra oddała próbkę Inkwizytorowi, żeby dowieść naszej niewinności. No i stanęło na tym, że póki co jesteśmy niewinni, ale to wie, co się dalej wydarzy. Dokładnie tak. Chyba coś jeszcze pomyślałem, ale chyba raczej tak... Nie, właściwie najważniejsze rzeczy. Powiedziałem, no. No i tak, udaliście się do swoich pokoi, do swoich kajut, dostaliście informację, że niedługo będziecie mieli możliwość lądowania na planecie. I każdy z was zostanie tutaj wpakowany w niewielki transportowiec, którym przelecicie na samą planetę docelową już. Tutaj Mirko kilka razy was w międzyczasie odwiedził. I co właściwie robiliście po tym, jak już wyszliście z tego magazynu, a do ogłoszenia tego lądowania? To jest 6 dni, tak chyba zostało. Tak, dokładnie tak. No tak, raczej chyba doszliśmy do wniosku, że trzeba trochę się właśnie dowiedzieć, co się stało z naszą koleżanką, która została gdzieś tam właśnie uwięziona na tym statku, zabrana. Imperator jeden wie, co z nią robią. Trzeba by się właśnie w końcu zorientować. No i też trochę nam podpadł Martinez, żeby się coś tutaj może knuć. No i jednocześnie trzeba będzie uważać na Inkwizytora, bo może tutaj coś kombinować. No i chyba nasz będzie chciał przesłuchać, tego co pamiętam. Albo Astrę. Jedną. No właśnie, ktoś mnie tutaj wydał. No, nie mając właśnie wyjścia, no to chyba prawdopodobnie nas wszystkich przesłucha. No i nie wiemy jeszcze, kim jest drugi Inkwizytor, bo podobnie, że na statku jest ich dwóch. No ale przede wszystkim potrzebujemy jeszcze więcej informacji, jeżeli to da właśnie radę ustaliliśmy,
pewnych rzeczy, które nam pomogą w śledztwie. No ale właśnie do tego wszystkiego musimy się dowiedzieć, więc... Więc co robicie w tym międzyczasie? No Markusie, jakie będziesz musiał znów działania? Odwiedzić naszą koleżankę, którą poznaliśmy w barze. No możemy żeby znów się przejść do kantyny. No to już zostawimy w twojej gestii, jak się uporasz. My zatem możemy... Wszyscy tam idziecie, czy... Nie, nie. Markusowi zostawimy kobietę i wypytywanie. Za to ja pomyślałem, że z Octaviusem myślę, że zajrzymy jeszcze raz do magazynu. Skafandrów? Ze skafandrami, tak. I przyjrzymy się bliżej tym właśnie kontenerom. No i też możliwe, że przejrzymy ten magazyn żywności. Może najpierw powinniśmy sobie załatwić jakieś komunikatory. Zlokalizować jakiś handel na statku. No tak, ale to musisz wypytać właśnie ją, czy mogłaby nam zaaranżować takie spotkanie. Ja bym generalnie poszła do Inkwizytora porozmawiać z nim. Także tak raczej w jego kierunku mi się uda w tym czasie. A to możemy rzeczywiście zacząć od Inkwizytora, żeby podejrzenia od nas trochę, że tak powiem, odwrócić wzrok. A potem się właśnie zajmiemy tymi naszymi przygotowaniami. Dobrze, ktoś z Astrom udaje się do Inkwizytora? Najlepiej myślę, że Octavius albo Markus. No mogę iść ja. Potem najwyżej z Astrom, ewentualnie po przesłuchaniu możemy iść do mojej przyjaciółki z kantyny. A w tym czasie mogę ja z Octaviusem zbadać magazyny. Zostawię cię z nią sama na sam. Dobrze, zatem przejdźmy do Astry, która udaje się wraz z towarzyszą do Inkwizytora. Znajduje się jego pomieszczenie, jego kajuta na najwyższych pokładach. Tam też Mirko was prowadzi, a jednak na same piętro, na którym już mieszka Inkwizytor, w ogóle Mirko boi się wejść. I coś tam jąka się, że on tutaj nie pasuje i że dalej idźcie sami. I rzeczywiście, na korytarzu widzicie właściwie tylko jedne wielkie, czarne drzwi, które są naprawdę dobrze opancerzone. Widać, że tutaj jakaś szycha musi mieć kajutę. No i słucham, pukacie, nie wiem, czekacie, nasłuchujecie, co tam robicie przed tymi drzwiami? Przed drzwiami ja ktoś stoi? Nie, przed drzwiami nikogo nie ma. Najpierw zanim zapukam, przysuwam się do drzwi, nasłuchuję, czy coś tam ciekawego jest w środku, czy ktoś tam z nim rozmawia. Coś nie, słyszę? Nic nie słyszysz, nic, kompletnie, cisza. No to pukam. Jak zapukałeś, otwierają się drzwi i widzisz serwoczaszkę, czyli unoszącą się przed tobą. Widzisz, że jakimś takim promieniem skanuje twoją twarz. Po czym pojawia się coś czerwonego na niej i szybciutko widzisz, znika w środku pokoju. Po chwili, nawet nie zdążycie zareagować, widzicie Inkwizytora w czerwonym płaszczu, tego samego co ostatnio. Patrzy się na Astra takim nieprzeniknionym wzrokiem. Kim jesteś, kobieto? Pan zwał mnie Astra. Najemniczką. Twoja twarz widnieje w bazie inkwizycyjnej. No, tak delikatnie szturcham kolegę w boku. Markus na razie się nie odzywa. Stoi z nieprzegnionym wyrazem twarzy pod hełmem. Widzisz, że Inkwizytor tak się patrzy na Markusa? A ty? Z nią jesteś, czy ona sama? Z nią. Podejrzana kobieta. Z nią, tak? Tak. Jesteśmy najemnikami. Kłamiesz.
Kim jesteście naprawdę? Widniejecie w aktach Ordo Xenos. Zatem, skoro tam widniejecie, albo jesteście heretykami, albo informatorami. Obydwie możliwości są interesujące, jednak jedna będzie dla was wielce nieprzyjemna, a druga może okazać się wielce pożyteczna. Uważam, inkwizytorze, że jesteśmy w złym miejscu na to, żeby rozmawiać o tym głośno. Iszak wyciąga broń, kieruje w kierunku Astry. Broń wielce dziwna, nigdy czegoś takiego nie widziałeś. Właściwie wyrasta mu z dłoni jakiś szpon, który najeżony jest jakąś elektroniką. Widzisz, jak co chwilę jakieś iskry z niego wychodzą. Być może jest pod napięciem. Co chcesz zrobić, pytam się. Powiedz prawdę, kobieto. Domyśl się. No i rzućmy tutaj w takim razie na inicjatywę. No, z inkwizytorem tak się nie rozmawia. Ja mogę. Bel, spokojnie. Chcieliśmy porozmawiać. Chciałem cię przesłuchać. No widzicie, że tutaj inkwizytor właściwie niezbyt chyba chce rozmawiać, gdyż z racji tego zadał wam proste pytanie. Czy jesteście heretykami, czy nie? Nie, jesteśmy informatorami. A wy zaczynacie mu wymijać. I sytuacja wygląda tak, że teraz to on już raczej słuchać nie będzie. Widzicie, że zamachnął się, i to srogo, na Lenę. Tutaj na Astę, przepraszam. No i Astra obrywa, no jest w tej chwili sparaliżowana. Leży na ziemi sparaliżowana. Widzisz, że inkwizytor opamiętał się, zdejmuje kaptur z głowy, podchodzi bliżej do ciebie, a ty kim jesteś? Markus Deverin. Na pewno nie jestem heretykiem. Widzisz, że zamyka jedno oko, to naturalne, drugie, jakiś cybernetyczny wszczep, zaczyna się świecić z lekką czerwoną poświatą i przelatuje serwoczaszka, która również skanuje ciebie. Serwoczaszka po czymś oddala i inkwizytor lekko taki... Ciężko może określić jego bezpośrednią reakcję na to całe zdarzenie, bo pół twarzy to właściwie zasłane elektroniką i dziwnymi wszczepami, ale widzisz, że jakby z lekką pogardą patrzy się na ciebie, bierze Astrę za ubrania i wciąga ją do swojego pomieszczenia. Drzwi się zamykają, czy... Jeszcze Markus Deverin. Deverinie, jako sługa Imperatora nakazuję ci w jego imieniu, byś nie zadawał więcej pytań o tę kobietę. I widzisz, kiwa głową i wchodzi do pomieszczenia, po czym zamyka drzwi. Jasna cholera. Trochę krzyżuję plan. Tak stoję przez chwilę pod drzwiami z wyrazem zakłopotania na twarzy. No, chyba trzeba powiadomić resztę. Mhm, zatem udajesz się do reszty. Mhm, i to szybko. Ja jestem nieszyptana, tak? Znaczy, no, na razie ciebie byśmy wyłączyli, dopóki twój status nie będzie jakiś pewniejszy. Spoko. I słucham, no, dobiegasz do towarzyszy, którzy szykują się do wyjścia. Mhm. Ja z daleka już tak nawołuję, mamy problem. No, co się stało? Coś ty taki, Vlad. Lena została właśnie sparaliżowana i zabrana przez inkwizytora do pomieszczenia. Mamy się więcej o nią nie dopytywać. Była dosyć niemiła podczas rozmowy z inkwizytorem. Lena? Jaka Lena?
Astra. Jest. No to rzeczywiście komplikuje sprawy. Jeżeli zacznie ją torturować i przesłuchiwać i wyda, dla kogo pracujemy. No, wejdźcie do pomieszczenia właśnie odnośnie tego. I zapraszam ich do kajuty gestem. No, zamykam drzwi. No właśnie, Inkwizytor na widok Astry spytał się, właśnie powiedział, że widniemy w bazach danych Ordo Xenos. I pytał się, czy jesteśmy właśnie jako heretycy, czy jako informatorzy? Obydwoje? No przede wszystkim pytał o Astrę. Potem po przeskanowaniu mnie serwoczaszką powiedział, że ja jako lojalny sługa i imperatora mam więcej nie zadawać pytań na tą kobietę. No, szczerze powiedziawszy, nie wiem, co to zrobić, bo nie możemy się zaszarżować i wkroczyć do jego pokoju. Podpiszemy na siebie ten wyrok śmierci i przeznaczą na nas inkwizytorzy, to powołać, a już wystarczy, że mamy problemów tutaj z tym śledztwem. Przykro mi to mówić, ale będziemy musieli Lenę póki co zostawić. Sprawa się nie rozwiąże i imperator, miejmy nadzieję, że nie stanie się nic złego. No niestety jesteśmy w dosyć patowej sytuacji. Powinniśmy skupić się na tym czasie i czym prędzej jeszcze przed przylotem jakoś zacząć działać. Jak wylądujemy, to wtedy spróbujemy się zainteresować sprawą Astry. Ewentualnie jakieś informacje, które mogłyby zaciekawić Inkwizytora i wskazać na całkowitą naszą niewinność, mogłyby nam udałoby pomóc. Się ją wykupić. Inkwizytora raczej nie handluje. Znaczy może handluje, ale raczej nie czymś takim, czyli nie ten Inkwizytor. Myślę, że jego interesuje, co tu się naprawdę wyrabiało z tym Xenon. Byśmy mu dostarczyli winowajcę. Mówiąc o Xenos, czy nasza ostatnia próbka była w posiadaniu Astry? Dokładnie tak. Rozmawiałem z nią, mówiła, że ją ukryje. Mam nadzieję, że zrobiła to dobrze. No dobra, no to nie traćmy. Jeśli Inkwizytor ją przy niej znajdzie, to marny jej los. Druga w kolejności była Czarnoskóra Piękność, tak? Do której mieliście ruszyć. Markusie, na razie proponuję zostawić sprawę Astry. Zajmiemy się tym, jak już tutaj wszystko przygotujemy jeszcze przed przylotem na planetę. I widzisz, jak tylko kiwnąłem głową ze zrozumieniem. Choć nie podoba mi się to. Też mi się to nie podoba, ale nie mamy innego wyjścia. Nie możemy robić jednocześnie teraz sobie wrogów z Inkwizytora. Zwłaszcza, że nasz mistrz mówił, że jeżeli się zdradzimy u jednego Inkwizytora, no to praktycznie jesteśmy już skazani na śmierć. U niego. Mam tylko nadzieję, że nie znajdzie przy Astrze jej odznaki. No, jak już wie o tym, że widniejemy w bazie danych, raczej ale nie ma. Ale jak sam powiedział, nie jest pewny, w jakim kontekście widniejemy w tej bazie danych. Jesteśmy podejrzanymi o herezję, informatorami. Odznaka już wskaże na zbyt wiele. Dobra, skupmy przynajmniej się odrzuci podejrzenie od herezji. Skupmy się na razie na tym, co mamy zrobić. Zajmę się tą prostytutką.
A ja z Octaviusem sprawdzimy magazyny. Na razie na tym się skupmy. Trzymajmy się planu. No to tak, w kantynie oczywiście spotykacie wam czarnoskórą piękność. Tutaj zalotnie patrzy się na swojego ostatniego klienta, dopytując się, czy tam coś nowego trzeba. Witaj, no tak, z chęcią znowu bym się z tobą spotkał. Ale wiesz, teraz cena jest większa. Właśnie się dowiedziałam, że jestem nabytkiem gubernatora tutejszej planety. Ponoć lubi urozmaicenia. No to dobrze się składa, też lubię urozmaicenia. Więc jaka cena tym razem? A tym razem w kredytach. Znaczy w kontraktach. O, to nawet lepiej. Ile sobie życzysz? W takim razie. Życzę sobie i tak więcej, niż byłbyś skłonny zapłacić. Zróbmy tak, no, powiedz ile masz. To moje ostatnie zlecenie na tym statku, więc. No ostatnio chyba dobrze się zabawialiśmy. Do kontraktów. Pięćdziesiąt kontraktów. Dobrze. I prowadzę ją do pokoju. No i idzie do twojej kajuty. Prowadzę ją do kajuty. A i tym razem wyciągam za siebie kajdanki. No widzisz, że zaciekawiona patrzę się. A tym razem zabawimy się trochę inaczej. Tylko wiesz, że takie udziwnienia są dodatkowo płatne. Dobrze. Jestem wypłacalny. No i nie wiem, przykuwam ją w tym razie do łóżka. Znam, jak jest taka możliwość. Jest. Potem przykuwam. Ale nie rozbieram się, tylko siadam obok. No, a teraz porozmawiamy. No wiesz, że zdziwiona się patrzy na ciebie, ale słucha. Po pierwsze, jak się nazywasz? Słucham? No, słuchaj, słuchaj dokładnie. Jak się nazywasz? Grytjako. Ale nie rozumiem, po co ci moje imię? To nie ty zadajesz tu pytanie. Potrzebuję twojej wiedzy. Barw Zachman, interesuje mnie ta osoba. Czy wiesz, znasz jakieś inne kobiety, które wprowadzą na statek? Jak się nazywają? Gdzie można je spotkać? Wiem o Oktawii, ale znam tylko jej imię. Nic więcej nie wiem. A kto może wiedzieć coś więcej? Pewnie któryś z kapitanów. Który? Potrzebuję dokładnych informacji. Nie rozumiem. Co ty chcesz od tych kobiet? Powtarzam po raz kolejny. To ja tu zadaję pytania. Zachowujesz się jak jakiś nawiedzony facet. Nie rozumiem. Tak mało tu osób na statku, a już drugi ma jakieś takie fanaberie. A ja zadaję pytania. A ja... Widzisz, tak, zbliżam się do niej po prostu, tak bliżej, twarzą do jej twarzy. Uspokój się. Jestem tu w majestacie prawa, prowadzę śledztwo. Odpowiadaj... Może jeszcze mi powiesz, że jesteś inkwizytorem, tak jak ten ostatnio.
Na razie wyciekam od znaka arbitratora, tak jak tylko migam przed twarzą i chowam z powrotem. A teraz morda w kubę i odpowiadasz tylko na zadane pytania. No to proszę, rzuć kasetką, jak ci wyjdzie zastraszanie. Mhm. I czekaj, zastraszanie na tej karcie postaci to będzie jako... interrogation, okej. Okay. Nie, przesłuchiwanie czy zastraszanie właściwie? Może być przesłuchiwanie właściwie. Z jakimś bonusem? No niestety nie. Dobra. Ojej. No dobrze. Trochę mogę się bawić tą twoją grę, ale nie za długo. No, im szybciej odpowiesz na pytania, tym szybciej będziesz zwolniona. A jak nie, to mnie ukażesz, tak? Tak. To nic nie powiem. Sądzę, że jednak powiesz. Spróbuj. O jest. Ale ty się najchętniej to bym ją teraz rąbnął, ale nie. No i widzisz, że ona jest strasznie rozbawiona tym, co mówisz. Właściwie jest przekonana, że się z nią bawisz dalej. Rozumiem, że znam jakieś metody na zadawanie miłego bólu z mojej przeszłości. No jasne. No i to już chyba bardziej podchodzi teraz pod zastraszanie. Tak. Mhm. I to jest... No co się rzucało zastraszanie? No na siłę. No tak, tak jest. Próbuję w każdym razie... trochę wyłamywać może palec. Na razie. Na dzień dobry. No to rzuć proszę, na siłę. To z jakimś bonusem będzie, z racji, że jest przykuta i nie bardzo może się stawiać? Tak, plus 20. Zdałem. Dwa stopnie sukcesu. Na przesłuchiwanie, to było tylko rzuciłem, jak ono siłę. No i perfekcyjnie ci się udało, sprawiło jej to ogromny ból. I zaczyna krzyczeć, wydzierać, ale po prostu okropnie. Zatykam jej po prostu rękę pięścią. Pięścią? Tak, zaciśniętą. Wiesz, mam w rękawicy, no, 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 to no, aż tak... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A teraz się uspokoisz i będziesz odpowiadać na pytania. No i kiwa głową. Mówiłaś, że ktoś cię przesłuchiwał już, tak? Możesz na razie tylko kiwać głową. No i kiwa głową. Inkwizytor. Macha głową na bok. Ktoś z dowództwa statku? I macha tutaj. Przytakuje tobie, tak. A, kto to był? Vandergum? No i macha na boki, że nie. Na kto? Teraz odpowiedz. Mirko. Mirko cię przesłuchiwał? Tak, tak. Mówił, że on tu jest najważniejszy i... Co on od ciebie chciał? Przecież to idioto. No ale taką miał fantazję. Musiałem do niego mówić: imperatorze, inkwizytorze, generale, kapitanie. Widzisz, że zapisuje sobie takie rzeczy. Mhm. Gubernatorze.
Aha, to mi akurat bardzo nie pomaga. A o tej kobiecie, Oktawia. Kto jeszcze się z nią dodaje na tym statku? Nie ma jej, od 2 tygodni zniknęła. Kto ją widział po raz ostatni? Nikt jej nie widział. Niektóre kobiety dostawały się na ten statek i wychodziły przez nikogo niezauważane. A kto może coś wiedzieć więcej na temat kobiet Barwa Zachmana? Nie wiem, był skryty. Wiem, że ta Oktawia była w ciąży. Znaczy, przynajmniej na Juno weszła na nasz statek, była w ciąży. Jak schodziła na tej ostatniej planecie, gdzie byliśmy, brzuch miał już płaski. No to ciekawe, co mówisz. I urodziła teoretycznie na statku, ewentualnie poroniła. Pewnie tak. Gdzie to jest jakiś pokład, no, położniczy? Patrzysz na ciebie zdziwiona. No nie ma. Mhm. A medycy na statku jacyś? Gdzie ich szukać? Na wyższych pokładach. Dwa piętra pod piętrem Inkwizytora. Tam jest wolny dostęp dla pozostałych pasażerów? Nie do końca. Wyższe pokłady... Trzeba tam mieć po co wejść. Albo z kimś, kto tam na stałe jest. A co z... Kojarzysz może jakieś kobiety wprowadzane ostatnio na Baugbarze? Gdzie została zaprowadzona? Taka rudowłosa. Rudowłosa. Przez... Wiem, że pierwsze kilka dni była w magazynie trzymana, a później nie mam pojęcia. W magazynie? Którym? Na samym dole. Nie wiem. Nie... W magazynach żywnościowych? Chyba tak. Mówił mi to jeden z tutejszych marynarzy, ale dokładnie nie wiem. Kojarzysz tego marynarza? No, taki wiesz, w kombinezonie. Nie patrzę na twarz, jak płaci. I potem została zaprowadzona gdzie? Tego nie wiem. No dobrze. Coś więcej o tym statku wiesz? Coś o handlu? Nie dochodziły ci jakieś dziwne słuchy, że gdzieś coś sprzedają na lewo? Nie interesuję się takimi rzeczami. No dobra. A czy wiesz, kto może posiadać mapę statku? No, i jak ją uzyskać? Dowódcy! A zresztą, powiedzcie, to słono kosztowało moje milczenie. Dobrze, dobrze. Mam znajomości. Też mam znajomości. Pokazywałem ci wcześniej odznaki. Nie spodoba się pozostałym, że to jest tu ktoś z oficjalnych władz. Dobrze, dobrze. Sądzę, że nie będziesz chciała nic na ten temat mówić. Jak mi zapłacisz, to nie powiem. Inaczej wątpię, żebym trzymał język ze zębami. Nie jestem w tym dobra. Zauważyłem. No dobrze. A to twoje milczenie. Jak bardzo jest cenny i jak bardzo mogłeś pewny, że nic rzeczywiście nie powiesz. A przynajmniej do opuszczenia przez nas statku. A ile masz kontraktów? Powiedzmy, że jeszcze mogę cię zaproponować moim znajomym. Nie, pytam się, ile masz kontraktów. Hmm. 250. Dobrze, 200 kontraktów.
i jesteś mój na 2 minuty do dyspozycji. Okej. Dobrze, teraz mnie odwiąż, daj pieniądze. No, to odkuwam jej jedną rękę na razie. Podaję jej też te pieniądze. No i widzisz, że oswobadza sobie drugą rękę. Mhm. Teraz ty, na łóżko wejdź. Ja siadam. No widzisz, że ciebie też powoli przykuwa. Nie daje się przykuć, to nie. Umówiliśmy się, moje są 2 minuty. Ale bez kajdanek. Nie. Nie ma głupi. Umówiliśmy się, że moje są 2 minuty. To jest cena mojego milczenia. No to płacę ci o 50 kontraktów więcej, jak zakończymy to bez kajdanek. Dobrze. No i widzisz, bierze to wszystko i wychodzi. Idę na razie za nią. Staram się tak iść, wiesz, trochę dalej z tyłu. Mhm. No i widzisz, że idzie do swojej kajuty. Jest na średnich pokładach, tylko troszeczkę wyżej od was. Mhm. Dobra, czekam przez chwilę tak, żeby zobaczyć, czy nie wychodzi stamtąd. Nie. Najwyraźniej po prostu przygotowuje się. Za 4 dni ma się otworzyć brama, jak to mówią, i będzie można wlecieć na planetę. Aktualnie jesteście na orbicie. No i teraz idę szukać w takim razie swoich towarzyszy. No i docierasz do nich bez problemu, do tej kajuty, gdzie siedzą. Znaczy oni byli z tego, co w tym czasie chcieli iść do magazynu. A, przepraszam, to jesteście w magazynach. I słucham, co tam szukacie? Mamy tą lampę? Tak, macie. Te ślady są jeszcze widoczne? Nie, wszystko zostało najwyraźniej wyczyszczone. Jest czyściutko, perfekcyjnie. Pamiętam mniej więcej, gdzie, przy których skrzyniach te ślady się zatrzymywały? Oczywiście, ale pamiętasz dokładnie, przy których, ale teraz nic nie widzisz. Widzisz, że wszystkie magazyny, nawet tam, gdzie wcześniej było jedzenie, są puste. A ten z tymi kombinezonami? Ten z kombinezonami jest przygotowany już. On jest też pusty, z tym, że on jest po prostu przewożony, widzisz, jak ludzie wchodzą, wychodzą. Jest przygotowywany po prostu do jednego z doków. Gdzie są statki transportowe, już po prostu czekają. Które będą woziły na orbitę. I docelowo na planetę, wszystko. Czy bylibyśmy w stanie jakoś tym całym natłoku pracy dorwać się do jednej i zerknąć? Czy tam są oczywiście kombinezony? Tak, bezproblemowo możecie właściwie każdą zajrzeć, bo większość z nich jest otwierana i sprawdzana na bieżąco, przed otworzeniem, przed wywiezieniem dalej. I rzeczywiście w każdej z nich są kombinezony. Mhm. A żywność? Żywności nie ma. Tam, gdzie wcześniej w magazynach była żywność, jest teraz puściutko. Ona nie jest nigdzie przewożona. No, gdzieś najwyraźniej ktoś musiał coś z nią zrobić. Jak się pytacie robotników, to twierdzą, że została sprzedana na planecie Baugmar cała żywność. Okej. Nie zatrzymaliśmy się później? Nie. Teraz jesteście tylko na tej orbicie, ale każdy tutaj z robotników mówi wam, że dopiero bramy na planetę otworzą się za kilka dni. Dokładnie za 5 dni. Mhm. Dobra. Sprawdzam w datapacie, czy śluzy nie były otwierane. Bardzo dziwne, bo jak wchodzisz w datapada, ogólnie nie masz dostępu. Ten datapad nie ma dostępu do takich danych. Został wyłączony dla tego datapadu ten dostęp. To jest w ogóle do jakichkolwiek informacji o statku. Nie może dostać żadnych dostępów aktualnie. To ten od Mirka, tak? Tak. Co się dzieje teraz?
Ktoś usunął nam prawo dostępu. Mogę skorzystać ze swojego i się włamać? Możesz spróbować, ale to będzie bardzo, bardzo ciężkie. A jaka jest kara? Minus 30. Powiedz tak, wchodzisz do danych systemowych, ale nie znajdujesz tam żadnych informacji. Jest czysto. Od 3 dni jakby kompletnie nic nie działo się na statku. To jest nienaturalne. No na statku zawsze coś się dzieje. A tym bardziej na statku, który przygotowuje się do rozładunku na planecie, do której przybył, no to... Zresztą sam widzisz, że magazyny co chwilę są opróżniane, przygotowane są te skafandry, no to coś się dzieje. Ktoś usunął wszystkie ślady. Dziwi mnie to. Ja muszę w takim razie już chyba na samej planecie dowiedzieć się więcej. Powiedz mi, ziemia. Czy na tym statku jest może pokój łącznościowy albo coś takiego? No są astropaci tutaj. Czyli te właśnie wszystkie wiadomości chcielibyśmy wysyłać tu za pośrednictwem astropatów, tak? Dokładnie tak. I do nich dostęp no to jest tylko z górnego pokładu. No to cóż, tutaj raczej już nic nie zdziałamy. Powinniśmy wrócić do kajuty. No i jesteście wszyscy razem. W porządku. Markusie, widzę, że wróciłeś. No i jak twoje dochodzenie? Markus? O, udało mi się kilku rzeczy dowiedzieć. No i wiem już też, jak możemy przycisnąć delikatnie Mirka. Powiedzmy, że korzystał sobie z usług mojej czarnoskórej koleżanki. Z tego co mówiła, bardzo chętnie bardzo kazał jej wykrzykiwać mój imperatorze i tak dalej. To jest racja, że to jest idiota, można go zaskarżyć, powiedzieć, że to jest, możemy go oskarżyć o herezję. Boję się inkwizytora. Czyli chcesz go wezwać tutaj i go zastraszyć i zdobyć jakieś informacje? Na razie to jeszcze nie wszystko. Mam też imię jeszcze jednej kobiety, która została sprowadzona przez Barwa Zachmana. Nazywała się Oktawia. Podobnież też była w ciąży. I prawdopodobnie albo urodziła, albo poroniła na statku. A to nie była właśnie możliwe ta, która zginęła? Nie, ona potem już zeszła ze statku już z płaskim brzuchem. No i co do naszej Lilii? Dowiedziała się czegoś? Podobnież przez pierwsze kilka dni była na najniższym pokładzie magazynowym, a potem nie wiadomo co się z nią stało. Boję się, czy przypadkiem nie została zamknięta w pomieszczeniu z tamtym monstrum. Imperatora nie za bardzo nam to pomaga. Wszystkie magazyny zostały oczyszczone.
a informacje zniknęły z systemu. Robotnicy... Mój datapad nic nie powiedział, nic więcej? Nie. Zablokowali nam dostawę. A ten datapad od Mirka? Jakby wszelkie informacje. A co z, ze skafandrami? Były na miejscu, tylko... To rzeczywiście skafandry? No to wyglądało. Robotnicy twierdzą, że została sprzedana na Bagmar. No to jedzenie. Skafandry same, no to... To było kilka ton. Nie mogło tak po prostu zniknąć. Prawdopodobnie przenieśli je gdzieś w jakieś inne miejsce, do którego nie mamy dostępu, albo o którym nie wiemy. Ewentualnie zostało wystane w próżni, chcieli się pozbyć dowodów, a to co było cenniejsze przenieśli gdzie indziej. No dobrze. I co nam pozostaje? Zostaje nam raczej chyba tego Mirka przepytać, tak? No i przydałoby się w końcu jakoś skontaktować z naszym inkwizytorem. No, ta prostytutka zapewni ci spotkanie właśnie z jakimiś tu kupcami? A, powiem ci, że ona przede wszystkim jest zajęta innym typem klientów. No i tutaj tak sobie rozmawiacie, po czym słyszycie pukanie do drzwi. Tak? No i tutaj słyszysz głos Gritiako. Mam coś dla ciebie. Proszę. Widzisz, że stoi tak w progu, nie chce wejść i wręcza ci jakiś niewielki pakunek, po czym ucieka w głąb korytarza i w górę w kierunku swojej kajuty. Wrzucam to na korytarz? No i zrzuciłeś to i widzisz, że spod ściereczki wysunął się datapad. Aha, dobra. Nie, to podnoszę go z powrotem. I uruchamiam. Właściwie podaję Octaviusowi. Widzisz, że datapad jest o tyle dziwny, że po uruchomieniu włączył się jakiś plik, po czym wyskoczyły jakieś dane. Nic z nim nie można zrobić, ani przesunąć. Po prostu wyświetlają się te dane tylko. Co to za dane są? Co to za dane? Na rolu macie. Mhm. Nie wiem, czy widzicie datapad? Próbuję go znaleźć. On jest gdzieś pewnie na tym czarnym ekranie. Co informacja o planecie? Jakbyś odsunął po prostu sobie rola, to powinien się pojawić. No to są te informacje. A jest. Jest. Tam dalej na prawo. A, okej. Okay. Dosyć ciekawe informacje nam przekazała. Tak zerkam właśnie za ramienia Markusa i Octaviusa. Nawet dosyć przydatne. Skąd ma takie informacje? Nie wiem, ale chyba trzeba jeszcze raz z nim porozmawiać. Zwłaszcza ta ostatnia informacja jest bardzo interesująca. Michael Green. Jeśli rzeczywiście to jest znajomy naszego wspólnego znajomego, to będziemy mieli możliwość kontaktu. No dobrze. To jest... ręki? Co to jest? Ale ta budowla Xenos. No to ciekawe.
Myślisz, że stamtąd biorą te wszystkie szczepy? Wtedy mi się nie zdziwi, trzeba będzie to sprawdzić na miejscu. Za 5 dni dopiero lądujemy, więc mamy jeszcze trochę czasu. A Ordo Hydra, co to jest? Próbuję sobie przypomnieć, czy gdzieś wcześniej słyszałem tą nazwę. Znaczy Ordo Hydra... Słyszeliście nazwę, jednak do końca nie wiecie, co to jest. Było to wspomniane przeważnie w jakichś starych księgach, ale konkretnie, żeby było... Nie jest to tak, jak wiecie, że Ordo Xenos czy Ordo Heredicus. Nie, Ordo Hydra jest czymś zupełnie innym, jednostką, która zapewne za coś odpowiada, jednak za co w żadnych oficjalnych dokumentach nie było to nigdy, przynajmniej przez was, widziane. Coraz więcej inkwizytorów się pojawia. Trzeba będzie jeszcze bardziej uważać. No dobrze. W jakiś sposób musimy przekazać te wszystkie informacje naszemu mistrzowi. Może ta wtyka nam rzeczywiście pomoże z kontaktem. Zdalibyśmy mu raport i wspólnie byśmy te dwie jakiś plan ułożyli. Na tym okręcie mamy związane ręce już, jeśli chodzi o działanie. Już wystarczająco zresztą sporo oczu na nas się patrzy. Proponuję chyba na razie już się wstrzymać, jeśli chodzi o dalsze nasze poczyny na statku. Ewentualnie moglibyśmy poszukać jakiegoś czarnego rynku, tak jak zakładaliśmy to wcześniej. Może uda się coś kupić. Można się rozejrzeć na niższych pokładach. Mamy skafandry. No to nie wiem, czy będzie bezpieczne schodzić tam bez wiedzy, bez znajomości. Zakładam właśnie, że Grita nam pomoże. Możemy porozmawiać zawsze z tym, z barmanem w kantynie. Możemy spróbować barmana. Może słyszał to i ewentualnie jeszcze raz porozmawiać z Gritem. No skąd ona była w stanie wejść w posiadanie takich informacji? Widać, jest kimś ważniejszym, niż mogliśmy sobie zdawać sprawę. Złamałem jej palec. Co zrobiłeś? Nie chciała odpowiadać. Postaraj się bardziej rozmowy. No to raczej chyba z nami, albo z sobą nie będzie chciała raczej rozmawiać. Ktawiusie, może ty z nią porozmawiasz? Mogę porozmawiać i ją jeszcze przeprosić. Dobra. Też nie sądzę, żeby chciała. Ewentualnie możemy tam pójść wspólnie. Albo wejdziecie tam wy, a ja spróbuję porozmawiać z barmanem. Myślę, że tak będzie chyba najlepiej. Przeproście ją ode mnie. W porządku. Spotkamy się za parę godzin. Będę czekał w kantynie. Zamówię wam coś dobrego do jedzenia. Dobra. Uśmiechnąłem się jeszcze kpiąco, mówiąc o dobrym jedzeniu. No pokiwnąłem głową, no i czekam na Octaviusa, już się przygotowując właśnie do drogi. I gdzie idziecie? No do Grity, do jej pokoju. A ja do kantyny. No i cała jej kajuta jest pusta. A, szlak by to. Drzwi są otwarte, ale nikogo w środku nie ma. Przychodzi może jakiś... Nie wiem, mieszkanie? Co chwilę ktoś przychodzi. No to pytam się go, czy wie, gdzie jest Grita. Nikt nie ma pojęcia. To jest ogromny statek, więc tutaj... Też nikt się zbytnio nie przejmuje pojedynczymi osobami.
A zabezpieczenie da się z tego data? Drzwi były otwarte. Ale nie, z tego datapada. Możesz spróbować. Skoro tu jesteśmy, to może się rozejrzyjmy. Kiedy są modyfikacje? Tylko, że widzisz po prostu, że prawdopodobnie wszystkie inne informacje zostały po prostu usunięte i to jest jedyna możliwa funkcja tego datapadu, wyświetlanie tej informacji. Widzisz za to, że tak jak próbowałeś go tam rozszyfrować, czy zhakować, zauważyłeś jedynie, że ma wbudowany odbiornik informacji, czyli ktoś na bieżąco musi wysyłać ten sygnał. Wierzysz? I przy okazji korzystam, że jesteśmy już w jej pokoju, to ja się próbuję rozejrzeć. Może coś znajdę ukrytego, albo coś, nie wiem. Widzisz, że żadnych rzeczy osobistych nie ma. Pokój, cała ta kajuta właściwie jest doszczętnie wyczyszczona. Nic. Z żadnej jej osobistej rzeczy tutaj nie znajdziesz. A może coś mierzyć ukrytego? Ten sygnał? Skąd jest nadawany? Ciężko będzie, bo nie masz sprzętu odpowiedniego, żeby to zrobić. No ja się przeglądam jakieś takie zakamarki, w których coś mógłby ktoś upchnąć albo schować pod jakąś płytką, takie. Nic, wszystko jest tutaj perfekcyjnie wyczyszczone. Pusto, nie ma nic. Nic, kompletnie. A gdybym skorzystał z tej konsoli, co mi Adam pokazywał? A co byś chciał na niej zrobić? Właśnie namierzyć sygnał tego datapada. No możesz próbować. To rzuć proszę, to będzie minus 20. No i tak próbujesz. Nagle już miałeś wrażenie, że jesteś blisko namierzenia tego sygnału. To zauważasz, że obraz na datapadzie znika. Jakby transmisja została przerwana. Masz coś, Octavius? Spojrzałem na niego, jak tak właśnie tak przy tym dłubał jeszcze datapadzie. Ktoś nam przez cały czas przesyłał tą wiadomość. Na razie sygnał się urwał. Myślisz, że to ta osoba, która tak tutaj miesza z tymi sygnałami? To możliwe. No w każdym razie nic nie znajdziemy, chodźmy tej kantyny. No, jeżeli ta gita rzeczywiście była tutaj sprowadzona przez arystokratę, on złamał jej palec. Oj. Szkoda, że nie fundują porządnej grzały. No i dochodzicie do kantyny. Tutaj wasz towarzysz rzeczywiście przygotował wam wyśmienity posiłek, podgrzewane algi. Jeszcze paruje z nich cieplutkie powietrze, więc... Grity nie było w kantynie. Zniknęła, zabrała wszystkie swoje rzeczy. Ale nie, to teraz pytam Marka, czy nie było jej w kantynie? Nie, również w kantynie jej nie ma. No i jeszcze, nie było towarzyszy, to chciałem zagadać do barmana. No i barman właściwie zbyt dużo nie wie. On tutaj pracuje właściwie całą dobę na zmianę. Jak nie pracuje, to śpi. Zawsze te ostatnie dni na niego są wytężoną pracą, bo ci, którzy zarobili marynarze, to przeważnie pod koniec właśnie wypłaty dostają, to też i mocno żłopią. A on tam nic nie wie. Ale co, nie słyszałeś, żeby ktoś tutaj coś gdzieś handlował? Ja się nauczył, że czym mniej pytań zadaje, to tym lepiej mu się tu pracuje. A kto może znać tutaj odpowiedzi na takie pytania? O, pan Vandergum oczywiście. Chodziłem bardziej jakiś, wiesz, handel tam kontrabandą gdzieś na niższych pokładach. A gdzie? Co byście chcieli tu kontrabandować, co? Algi? Przecież za darmo je dostajecie.
Kto by o zdrowych zmysłach tutaj algi chciał kupić, jakich tak pełno, że... No. Nic ciekawszego nie można ogólnie kupić na statku. Nic nie ma na sprzedaż. No gdzie tam? Co tutaj? Tak jak ci mówię, no alg na tyle dużo, że nieraz to ja się w kosmos śle. Wiesz, to jeszcze pytanie o tym pytaniu, czy można coś kupić, to było zadane na tyle głośno, żeby kilka przynajmniej najbliższych stolików usłyszało. No nóż, widelec. Ale w takim razie, jak nic mi nie powiedział ciekawszego, to biorę te miski z żarciem i idę do stolika zająć jakiś stolik. No i tak po chwili, jak już twoi towarzysze doszli do ciebie, do stolika, dosiada się jakiś taki młody mężczyzna, lekko chuderlawy, z taką szarą, jakąś dziwną skórą. O, panowie, słyszałem, że chcecie kupić jakieś prochy. Prochy? No, wiecie, takie, co to się wstrzykuje i się lepiej czuje. Nie. A, rozumiem, nowi jesteście. Na początek zawsze jedna gratis. Widzisz, że wyciąga tutaj z ubrania taką niewielką strzykaweczkę. No, tylko na leżąco trzeba to wstrzykiwać. Bo taki jest. Po prostu... No, uczucie jest takie, że zwala z nóg. Na stojąco to nie wstrzykiwać. Na leżąco, na siedząco, jak najbardziej. Markus, kto to jest? Do cholery. Pytałem barmana o to, czy nie kojarzy gdzieś tutaj jakichś handlarzy na statku. Pytałem na tyle głośno, żeby usłyszał też ktoś z bywalców. No, to panowie. Każdy z was taką chce taką działeczkę? Nie, spływaj. A co to jest? Gratis to możemy wziąć. Chcesz się faszerować jakimiś prochami? A to piękno jest to. Taki śpiew kobiety się nazywa. Ja się tego gówna nie tykam. A ja z końcą wezmę. To nie gówno, dobre. A to będzie dobre na sen na pewno, prawda? O, dobre na sen, dobre. To na wszystko dobre. A pozwala zapomnieć? Szturcham nogą tego Edgara. Pozwala. Jedna gratis, tak? Chcecie szukać, jakbyśmy chcieli coś kupić. To ja tu się kręcę. Ponoć marińscy to nawet używają tego. O! Jeden to mi nawet mówił, że to przez to takie silne one są. Może od tego jeszcze i bicepsy urosną, tak personalnie. Możliwe. A, machnąłem ręką. Jak chcecie, to bierzcie. A kojarzysz może gdzieś przyjacielu, czy ktoś tu nie handluje czymś innym? A co potrzebujecie? Może jakąś elektronikę? Nie, takie rzeczy to nie. Ale jakbyś coś usłyszał, to pewnie też się tu jeszcze pojawimy przed lądowaniem. Chyba, że jakieś, wiecie, grubsze interesy, bo mam trochę listów zastawnych. Wiecie, dobry interes może na tym ubić. Zależy, co masz. A kogo szukacie, to bo może takowy bądź takowa, to... Ma list zastawny na siebie. Tak zerknąłem na Octaviusa, bo on to głównie notuje wszystko. Szukam Octavii. Kobiety, tak? Tak. Aha. To mam list zastawiony na kobietę, chcecie? Jaką wam potrzeba?
A jakie masz? No jakie trzeba, to ja załatwię. To my się zastanowimy, jakby co. Wiemy, gdzie cię szukać. Bo wiecie, ja na Agrami to mam kontakty. I jak będziecie potrzebowali list zastawny na, wiecie, jakiegoś człowieka, to ja wam załatwię. Ale wiecie, bo to... wiecie, no kogo potrzebujecie, to powiedzcie. Czyli mówisz na Agrami, jakby co, może się zgłosić do kogoś z twoich ludzi. Jak się nazywa? Jaruś. Taki. Łysawek, taki gościu. A przy Placu Imperialnym będziecie widzieli listy zastawne Jaruś. I on tam siedzi w tym kancianie swojej. Dzięki za informację. No, powiedzcie, że jesteście od tego małego Johna, to zniżkę będziecie mieli. O, zniżkę. Rozumiem. O, to dziękuję. A my teraz zjemy, zastanowimy się. Jakbyśmy co, to zgłosimy się do ciebie. No, ale... Wiecie, dobra, nieważne. No co, jak już zacząłeś, to dokończ. Nie no, bo zastanawiam się, no. Ale jakich zwykłych robotników to nie wyglądacie. I tak mnie pytanie nachodzi, co wy na Agrami szukać będziecie tam? No wiesz, najemnicy zawsze są potrzebni, ochrona się zawsze przyda. Rodzina potrzebuje ludzi. A, to od Wandergumów, tak? Tak. Aha, no dobra. Dobra. To wszystko wiecie, dobra, dzięki. To ten, do zobaczenia, panowie. No, do zobaczenia. Chyba tak usłyszał słowo Wandergumowe, to raczej tak... Niechętnie już, co? Tak się nachylam do towarzyszy i tak mówię po cichu, o, czyli handlują tu ludźmi. No, gdyby rzeczywiście wiedzieli, gdzie jest Oktawia, to by nam pomogło. Albo Lilia. No, są też akurat takimi osobami, to raczej nie handluje. O. To co? Zostaje na Mirku. Tak, ogólnie jak siedzicie w tej kantynie, słyszycie właśnie rozmowy. Z takich ciekawszych, co by to można przytoczyć, to o samej planecie. Otóż planeta ma dwie nazwy. Agrami i Pytramul. Każda z rodzin nazywa planetę inaczej. Twierdzi, że taka jest tylko jedyna właściwa nazwa. Na samej planecie właściwie jest tylko jedno jedyne miasto. Populacja około 50 tysięcy osób. Całe miasto jest o tyle dziwne, że nie jest tak jak większość tych imperialnych miast budowana, a jest zbudowana z takich dziwnych, jak to nazywają miejscowi, biofabrykatów. Czegoś, tkanki połączenia czegoś naturalnego z jakimś gumolineum, z jakimś plastikiem. I z tego zbudowane jest całe miasto. Całe miasto ma też nad sobą wielką kopułę, która chroni je przed kwaśnym deszczem. Pozostała część planety to są po prostu uprawy alg. I właściwie tyle się dowiedzieliście z takich tych ciekawszych rzeczy. Oprócz tego, właściwie najdziwniejszą rzeczą, która tutaj wszystkich dziwi, jest to, iż cała planeta, właściwie wokół planety rozpościera się masę różnego rodzaju asteroid, pyłów kosmicznych, różnych dziwnych, większych, mniejszych skał, które uniemożliwiają normalne lądowanie. Dlatego też aktualnie jesteście na orbicie, nie lądujecie, nie lecicie transportowcami na planetę, ponieważ tylko raz w miesiącu, a czasem i rzadziej, na kilka dni otwiera się niewielka wyrwa w atmosferze, gdzie właśnie można przelecieć.
w inny sposób na planetę dostać się, a nie wydostać nie ma możliwości. Jednak najdziwniejsze jest to, że owe te asteroidy, kamienie na orbicie zatrzymują również sygnały astropatów. Właściwie żadna komunikacja na zewnątrz nie działa. Jak to mówią, chodzisz, to przepadasz. To jest taki ciekawszy rzecz, który się dowiedzieliście. Tak sobie słuchając rozmowy w kantynie. To może być problem z kontaktem do naszego inkwizytora. Jego mistrza. No, trzeba to zrobić wcześniej. Bo na planecie będzie to wtyka, tak? Najlepiej będzie się z nim spotkać. I z nim porozumieć się. W jakiś sposób musi się kontaktować z mistrzem. No, na pewno. Ten blok jest tam robił. W każdym razie nic na razie już nic nie pozostaje tym zatem. Jedyne co możemy jeszcze to pytać Mirka. Dobrze by było, gdybyście byli w tej rozmowie, bo znowu mogę mu połamać palce, ręce i... No dobra, możemy iść z sobą. Znaczy no, po prostu go wezwiemy do naszego pokoju. Myślę, że na koniec można mu wstrzyknąć nasz nowy nawyk. Raczej nie. Wystarczy po prostu, że go próbujemy nastraszyć. Tym drogą, czemu nie chciałeś wziąć? Jak mają za darmo, to trzeba wziąć. Zawsze można to sprzedać. Ewentualnie wykorzystać. A jak go porządnie trzepnie, to zapomnie o rozmowie. Nie zajmuję się tym. Nie wiem jak... A zresztą... To twoja działka, Markus. Jak, jeśli chodzi o podejście do ludzi. Rozmowy z nimi. Ja tu tylko strzelam. Nie staram się zadawać. Za dużo pytań. No i dobrze, coś tam jeszcze robicie w międzyczasie, czy już... No, udajemy się do pokoju. No i wzywamy chyba Mirka, nie? No, no. Chyba, że jest jakoś bardzo późno i jesteśmy jakoś bardzo zmęczeni. Postawimy za po prostu na drugi dzień. No to następnego dnia wzywacie Mirka. Mirko przychodzi. O! Panowie! Słyszałem, co się tam wydarzyło. Z waszą koleżanką. Co się wydarzyło? No... złe rzeczy. No mów co słyszałeś. Ponoć inkwizytor się rozzłościł. No, a wiesz dzięki komu? Tak go sprowadzą do pokoju i sadzą go na łóżku. Wiecie, jak chcecie, to mogę wam pomóc. W jaki sposób? W jaki sposób? Mogę pana Vanderguma poprosić, żeby pogadał z nim. I sądzisz, że pan Vanderguma wpłynie na inkwizytora. A lepszego pomysłu to nie mam. No, w sumie nic lepszego nie mamy. Tak patrzę pod wasze, co o tym sądzicie? Można spróbować. No, co tam się właśnie należy z twojej strony? To dzięki też twojemu podejściu. Lena musiała, Astra musiała się spotkać z inkwizytorem. Tak patrzę na Milka drogi. Przepraszam!
Jeśli wyciągniesz naszą towarzyszkę z rąk inkwizytora, to zapomnę o wszystkim. Skąd wiedziałeś, że coś jest nie tak? Postaram się, ale to raczej będzie przed lądowaniem. Mhm. A co się stało z naszym dostępem do datapadu? To kara dla mnie. A, bo to był twój datapad, tak? Tak. A wiesz, gdzie przenieśli z magazynu te wszystkie opakunki jedzenia? Żywności? Sprzedano je przecież. Dobrze wiesz, że nie. No bo marzę? Tam widziałeś, że były na miejscu. Nie. Ja wiedziałem, że sprzedano je. Wszystkie zostały sprzedane na Baugmarze. A sobie nic nie przypominam, tylko mnie denerwuje cię. Skąd wiedziałeś, że coś nie tak jest w magazynie? No, to ja wam pomogę, tylko później. A, Mirko, jeszcze takie pytanie. Kojarzysz, przyprowadziliśmy na statek taką brudowłosą kobietę. Co się z nią stało? No, taka czysta ciekawość. Widzisz, że jak tylko zadałeś to pytanie, od razu zrobił się czerwony. Ja nic nie wiem. W ogóle, to nie wiem, czy wam będę pomagał, jak takie głupie pytanie zadajecie. Spokojnie, Mirko. Tak tylko pytałem. Ja nic nie wiem. A. Mi się już oberwało za to wszystko. I tak bardzo po cichu nachylam się do Octaviusa. To co, wykorzystać tą informację zdobytą od Grity? Chyba czas go przycisnąć. Mirko, ty bardzo lubisz się z panem Inkwizytorem, prawda? Może i tak, ale... Słyszałem bardzo ciekawe rzeczy. Podobnież każesz się nazywać gubernatorem, generałem, imperatorem... Co? Wiesz, że coś takiego to jest czysta herezja. Nazywanie się imperatorem? O, Inkwizytor pewnie chętnie to usłyszy. Oj, dobrze wiesz, o czym mówię. Widzisz, że autentycznie jest zaskoczony, o czym ty w ogóle mówisz. Ja nie rozumiem. Może kłamała. Ale kto kłamał? Inkwizytor zrozumie. Coś ta wasza przyjaciółka powiedziała wam o mnie głupoty jakieś? Nasza przyjaciółka to jest u Inkwizytora. Swoje winy. No, przecież wiem. Dlatego chcę wam pomóc. Dobra. No dobrze, za was to co trzeba i zapomnę o wszystkim. Czekaj, jeszcze jedna sprawa. Skąd wiedziałeś, że coś jest nie tak w magazynach? Te tapady nic nie pokazywały wtedy. Jak nie pokazywały? Pokazywały! Sprawdzałem dwa razy, nie pokazał. No poza tym dałeś swój datapad nam. W sumie jakby nie patrzeć, wprowadziłeś nas tam. I zaraz za nami się zamknęło. Tak jakby wprowadził nas po prostu w pułapkę. Ty wiedziałeś, co tam jest. Gdzie ja? Gdzie? Nie.
Ja od pana Vandergooma dostałem informację, że coś się tam dzieje. Pan kazał ci iść po nas? Tak, powiedział, że żebym sam tam nie lazł, bo spierdolę wszystko jak zawsze. I powiedział ci, że masz iść po nas konkretnie? No, a po kogo? No, przecież wy mieliście mi pomagać tutaj. To dobrze zrobiłeś. Powiedział, Mirko, jak tą robotę spierdolisz, to... No, nie będę mówił dalej, co mówił. No powiedz, sami mężczyźni tu są. Nie będziesz obrażał damskich uszu przecież. Powiedział, że mnie wpół do śluzy i otworzy śluzę i że mnie w dupę mi osnowa wejdzie. Nic, ale dobrze zrobiłeś, przyszedłeś po najlepszy. No, tak pomyślałem. No dobrze, idź odbić naszą towarzyszkę. No i widzicie, jak taki już całkowicie zmieszany wychodzi. Jeszcze go poklepałem tak po ramieniu. A, i Mirko! I tak wyciągam z kieszeni tą strzykaweczkę. Masz, na dobry sen. O, a co to? Zobaczysz. O, dzięki. Tylko zażyj to należąco. A czemu? No podobnie, że zwala z nóg. Tak bardzo jest dobre. O. No dobra. No i widzisz, że patrzę na tą strzykaweczkę, schował sobie do kieszeni i poszedł. Trochę nie podoba mi się to, że może wyjdzie, co się stało z nim. User entered your channel. Ale prawdą jest, że jeżeli uda się nie przyciskać, to po prostu nas zignoruje i nie uda się wyciągnąć Leny z łap Inkwizytora. Wierzysz, że coś skóra? No. Wiesz, do tej pory Inkwizytor nas nie oskarżył o to, że to my zrobiliśmy coś złego, więc nie ma powodów podejrzewać i nas oficjalnie, że coś zrobiliśmy. Chyba, że już wyciągnął wszystko z Astry. No i dobrze. I tak sobie resztę dni szybko wam upływają. Sprawdzamy te dolne pokłady? Nie, chyba nie. Ja tam przechodzicie po pokładzie, ogólnie tam szukacie czegokolwiek, jakichś wskazówek. To właściwie wszystko wygląda tak perfekcyjnie, że aż wręcz niemożliwe. Jak widzieliście wcześniej bałagan cały czas na statku, teraz jest perfekcyjnie. Po prostu wszystko jest idealnie, aż zbytnio. No i przychodzi dzień rozładunku. Widzicie, że ludzie przebierają się w jakieś odświętne stroje, po prostu wielkie święto. Prowadzą was do pomieszczenia, z którego widać całą planetę. Rzeczywiście jest piękna. Ludzie, którzy z odległych krańców tutaj galaktyki przybyli na tą planetę, żeby tutaj pracować, są zachwyceni. Rzadko kiedy widać taką ładną planetę. Nie dość, że zielona, niebieska, no po prostu perfekcyjna. Tak właściwie ludzie wyobrażają sobie Terrę. A przynajmniej tą ze starożytności, do której każdy tutaj wraca w wspomnieniach, których tak naprawdę nie posiada. Ludzie są przekonani, że zrobili dobry deal. Kurczę, widzą tą planetę i sobie myślą, tak, to jest miejsce, w którym będę żył. Patrzycie, że przeważającą częścią osób na pokładzie są to młodzi mężczyźni między 20 a 30 rokiem życia i dosłownie kilka kobiet. Większość z nich to tacy typowi robotnicy, być może wyrwali się z swoich kopców pierwszy raz w życiu, bo widzicie, że po prostu stoją tempo, szczęki po prostu otwarte i gapią się, po prostu są zachwyceni. Na was też to robi niemałe wrażenie. Po czym przychodzą ci rekruterzy, ci sami, którzy was rekrutowali i proszą was, żebyście zbierali się w grupę. Tutaj razem z wami widzicie, że Mirko również się ustawia.
No i jesteście transportowani. Masa transportowców przybywa do waszego ogromnego statku i przez dosłownie, tak jak wspominali, niewielki przesmyk między skałami, który wręcz nienaturalnie utworzył się w jakiś okrąg, wlatują te statki. Okrąg jest... Najdziwniejsze w tym wszystkim to, że ten okrąg jest wielkości właściwie statku. Jak on przelatuje, dosłownie kilkanaście metrów dalej widzicie skały. Aż wręcz, no, zdaje się to niemożliwe, jak tutaj natura was zaskakuje. Lądujecie na lądowisku oddalonym może z 2-3 km od samego miasta, które już widzicie z daleka. No i kolejami magnetycznymi jesteście transportowani. Na tym dworcu, w którym schodzicie właśnie z kolei magnetycznych do tutaj tego budynku, na którym widzicie sporo napisów. Głównie to są jakieś napisy, jakieś hasła. Tutaj macie: dla rodziny żyjemy, rodzina jest wszystkim, pamiętaj, że należysz do rodziny, Wandergumowie ponad wszystko. No ogólnie masa takich dziwnych haseł, plakatów i różnych rzeczy. Sam ten dworzec, widzicie, jest zbudowany z tego gumuleum, jak wszystko inne. A pierwszym, co wam się rzuca w oczy po wyjściu na teren miasta, jest to, że co kilkanaście metrów w tym chodniku, tym torze, po którym się poruszacie, wmontowane są jakieś dziwne, białe, takie wystające...